Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny dzień wyrywania korzeni. Trzecia próba, koparka. Koparka jest już na miejscu. Siemano! Słuchaj, mówiłem, żeby z kolcem. A co to ten? Kurde, kolca wzięliśmy ten. Co ci stało w rękę? Ja spadłem na łokcia, kurde, a. I kościa mi tu. Ale to nic nie blokuje w pracy. Słuchaj, wziąłem, chłopaki wzięli na robotę, a nie będę zapierdzielał, zakoszali. No właśnie. Słuchaj, spróbujemy to. Jak nie będzie szło, to przyjadę tym, Jake'om, tam mam wąską łyżkę. Trochę tego jest, tu widzę. Tutaj takim pasami idzie, wiesz? No. Tak się nasiało. Tam trochę, nie? Bo ja to w... A te patyczaki co? A to właśnie tak rób, żeby nie najeżdżać na nie, bo jutro goście przyjeżdża mój znajomy. Tak, żeby tak, wiesz, mu tam nie najeżdżać. Ja mu będę pomagał, to wrzucał do tego do i zrobię. Do rybaka wrzucić. Tak. No i witam. No po prostu tu jest miejsce, sobie będziesz jechał. Weźmiesz nie, no, korzeń, wytrzepać jak i najbardziej. No na bok. Na jedną hałdę? Nie, ty później nie, sobie pozbierasz. Ja później pozbieram. Właśnie ciągnikiem przejadę z turę i może do łyżki będę sobie wrzucał. Od razu? I tam będę na róg dawał, bo tak tam nie będę dojeżdżał. Aha. Zobaczę. Ten, twój brat mówił, prezes klubu. No. Nie, tego przedsięwzięcia. Mówi, weź to pościnaj, bo szkoda później łańcucha, nie? Bo wiesz, ja tak miałem zostawione do wyrywania. Ale tu łatwiej jest wyrwać koparką, chociaż ty jak się zagłębisz, to od dołu pociągniesz go. No my i tak musimy zrobić tak, żeby bok tutaj odkopać kawałek i bok tutaj, żeby później go z jednej strony... Czy jakoś tak, może od razu? Tak, od razu to nie pójdzie? Nie zobaczymy. Pójdzie, bo zależy jak korzenie, wiesz, mają ten rozstaw tutaj. Bo mówię, jak ten, później w ziemi to będzie, to weź to tnij, nie? Nie no, zgadza się. Ale dobrze, że poczynałeś pod tym, pod samym końcem. No. Te małe to tam palicho, nie? Bardziej o tym, ciekawe jak one mają popuszczane, wiesz, dalej. No ale dobra, zobaczymy, tam dalej coś jest, nie ma. Nie, tam nie ma. Ten stoi, Polaris, nie ma. Nie. Tutaj zaczynałem się dobra, tak. Dobra, to ja najpierw zacznę tutaj wkoło siebie, nie? 8 ton ma do kości. Dwie pralki, trzy pralki. Ja bym wyrwał, to by zostało połowę w ziemi, tak, nie? Ja oglądałem, jak przyjechałem od 22, jak to 60. To była próba ale tylko. Ale ona ma pizdę, co? No. Jakby nie ma obciążnika do niej, bo tamten 750 kg to za duży ale na przykład. Ten napęd robi, no. Ja, fajnie ja widziałem wczoraj, oglądałem, mówię, włączę sobie, nie? Oglądam, patrzę, ten linę wyciągnął i tą 60. Słuchaj, to na kubkę dawaj go. Później ja sobie tym, krokodyle to powywozę. Będę wyciągał i to na tamtą. No, na tamtą dawaj. Takie kubki rób i tyle, nie? Się wjebałem. Jo. No, ale tak trochę liźni, bo jak Marek się wpierdoli. Gdzie jest prezes rodzicwa? Może przyjedzie. O, i po
odważyć. Co oni gadają, żeby zostawiać, nie? Ja nie wiem. Konrad też mówi. Jak jest zostawiony koło nam dłuższy, to lepiej się go wiesz łamie wąską łyżką. Tak. Ale jak jest tak wiesz szeroka dosyć łycha, no to jak podbierzesz pod niego, no to jest no. Tak wiesz. Jeszcze jakbyśmy to odkopali z jednej, z drugiej strony, to jest zamknięte. No one nie są duże. To już takie jak tamte przy tym. Przy no to by ciężko było. Bo wy macie taki ząb specjalny też do wyciągania, tylko na drugiej na koszalinie jest, tak? Ale kiedyś tego nie było i trzeba było sobie radzić, tak? Więc teraz też poradzić. Krokodylkiem sobie to pozabieram. Ty masz do tura tego? Tak, krokodylem to sobie pozabieram tam po wozie, nie? Tak, chyba to mówiliście, nie? Elegancko! To tak łaska się prawie nie wpadł. No i podważa, o to chodzi. Kurde. Sobie z każdej strony, żeby tej, jak najwięcej tej ziemi zostało, nie? Tak. Ale mówię do wyrywania, no z rotatorem nie za bardzo, nie? Bo można rotator rozległ. Sześćdziesiątka by nie dała rady. Trzeba się jak mógłbyś kopać z przodu, tak jak odczuwaśnik, to by poszło, nie? Ja wczoraj oglądałem, to mówię masakra. A wziąłem tego nowego, nie? Linę zerwało, mówię, kurwa, biorę tę koparkę i tyle. Za cienką linę. Próbowałeś tak trawić, tak? No. Jak mówię, próbowałeś tak trawić. Kierownica ci nie jest potrzebna? Nie? Nie, bo masz blisko kosia i korzenia. Lewo. No dobra. Lewo. Prawo. Prawo. Tu masz od siebie ramię łamane. Tu masz do siebie ramię łamane. Zamykanie. Tak, tu masz zamykanie, otwieranie i tu masz na siebie całe ramię, od siebie całe ramię. Dobra. No i próbuję. Tamtym prawym, no, od siebie, dobrze, jeszcze, wciąga, nie? O, coś takiego, no. I teraz wbijaj się na maksa. Śmiało. I przymykaj łyżkę delikatnie. O, widzisz, zerwałeś tego, odpowie. Uła, to nie jest takie proste. No, muszę bardziej się wbić. Wyczuć, nie? Czekaj, to w tamtą idzie, to w tą. Dobra. No i śmiało, wbijaj się. O. I zamykaj już, nie? Ja się boję. Czego? Nie przywróci mi się? Nie. Jeszcze zamykać? Nie, już nie mogę. Czekaj. Coś jest nie tak. O. Ja pierdolę, jak ty to szybko robisz. Ten jest akurat kurwa duży, nie? I ciężko go te. Ciężko go wyrwać, bo więcej ma odpust. Wiesz, tak trochę tu. To będzie kawał duży.
Kaban? Marek sikał pod te drzewo, wiesz, dlaczego tak urósł? Dobra. Dobrze pod te. Jechać z nim? Czekaj. Dobrze podpalał mnie, nie? Jezu, ja się tak boję, że to wszystko się rusza. No a w traktorze ci się nie rusza? Ale nie aż tak! A no. I dobra. Ciągnij tamtą manetką do góry. Śmiało, śmiało, nie bój się. No nie mogę jeść. Dawaj, dwoma. O, mocno, mocno. O kurde, jakie wielkie! I co teraz mam zrobić? Ciągnij do siebie, no jak najbliżej. No nie poleci nam na szybę? Nie. Nie, bo masz lewie z przodu. Dobra, i teraz weź wyciągnij łyżkę całkiem. Ja, cztery na raz! Bo złączone są, to i tak byś ich nie ten. Trzeba było je porozdzielać. Weź Adrian, wysyp łyżkę tego. Tej ziemi. A idziesz, jak ładnie już. O nie, jednak jeszcze nie umiem. Czekaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj, nie wbijaj się jeszcze. Trzeba się do tyłu wycofać. Przestawimy się, no. Którymi? Czekaj. Po co tyle pedałów ci? No jak po co? Jeden od hamulca, drugi od gazu, trzeci od tego, od łamania ramienia. Nie, 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 tamte prawe. To? Tak, same prawe. Czekaj. No, dawaj. Jeszcze kamerkę sobie włączasz i jedziesz. Może starczy. Dawaj, dawaj, nie, śmiało, żeby lemieszem, żeby być na wprost. Dobra, idę w drugą. Jak ty to przyłączysz? Gdzie ty tu jest? Aha, dobra, starczy? Jeszcze, jeszcze. Dobra. Żeś mi dał robotę, cztery na raz. Czekaj, jeszcze stabilizacja. O, dobra. Teraz wiesz, zapaj, kolego. Śmiało pod niego, nie? I ciągnij na siebie. Ale miałem go tak ładnie, a zjebałem, nie? Nie wywalim się? Nie, spokojnie, masz stabilizację, bo czoło w stopie masz, lemierz masz postawiony. Pociągnij do, no, mocno, nie w tą, drugą, na dół, no, mocno, śmiało, 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 jest sobie śmiało. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, starczy, nie? No i dobra. Noga ci lata, kolano, ty. Kurwa, się boję. No i dawaj, na dół, to jest w drugą, no. Ile mam jeszcze? Dobra, dobra. Pościągaj wszystko. Ja dołek, za, dołek zakopuję i dołek robię, nie? O k***a. Jak coś, to możecie mnie zatrudnić w firmie. Na koparkowego. Następną koparkę dokupić dla ciebie. O, wytrzepać to umiem. Dobra. Na dół, nie, na dół, na dół, no. Kierownicę tylko daję od siebie. Czyń honory. Kurwa, bomba wyjebała tutaj. Rakieta. Ja pierdzielę, ile ona waży, że tak się topi. Ej, ile ona waży? No, patrzę, mówię, tak jedziesz, się topisz. Ciema. Jemu tylko sprzęt dać. Dzień dobry. Jemu tylko sprzęt dać, kurwa, i on już jest, wiesz. No. Idzie. Chwila, moment, nie? I dobrze mówisz, że nie trzeba zostawiać tych. Ono dołu się podważy i tyle.
hydraulika najmocniejsza. Najmocniejszy to jest operator w maszynie. No. Mówi, że ten. Rodziaty, kurwa, se radzi. Ja mówię, żeby ten zagarniał dziury, bo jak Marek tu wjedzie z pługiem, to... To po to takie obcinane, że wstawi łyżkę pod pierze, pod spodem jest zrobione, nie? No tak. Chwila moment, a nie. Jakieś... Ale 60 by dała radę, jakbym miał klocek. Kamienie od razu sobie pozbierajcie, żeby później ta, pozbieramy. W lasu, nie? Rafałowi do łyżki, ja zabiorę. Rady po 60. No. Ale wyrwała parę. Trochę wyrwała. To cienkie. A najlepiej to by zrywać do tego, bo tylko jest nie przy tej maszynie, nie? No w Kosiolinie mówił jest. Jakbyś mi wczoraj napisał wcześniej, to ja bym pojechał po niego. Pierdole. Agent. Chyba lubi tak się bawić po tańcie sobie, nie? Kiedyś go nagrać, kurwa, jakby się na boku leżał, nie? Katujesz! Tak. 60 katujesz, w PGR-ach miałem gorzej. Jeździły. Czemu, nie szkoda ci sprzętu? To ma iść! Jak to jest motto u was? No, to ma iść. Ma iść i tak. No, nawet Sławek tam taki wujek robi, kurwa, to też już się nauczył, nie? Mówi, u nich nie ma, to ma iść i ch... nie? No to tu będzie plantacja pomidorów, tak? Tak, plantacja pomidorów, ogórków. Jadę po krokodylka. O, jak pięknie. Szepie. Za poźmy zostanie. Jakbyś mógł tą lupą wywozić, to wiesz. To właśnie idę po krokodylka. Akurat zobaczysz, krokodylka. Które dasz radę, a jak któryś nie dasz rady, to Rafał koparką ci pomoże i będzie bajo, nie? Posprzątacie. Żeby było. Ty wyjedziesz stąd? No jak mam nie wyjechać, kurwa? Te cztery, bez te cztery nie ma kariery, nie? Tą bliznę? No. No to po tym. Po psie. Sam się lidałeś? Tak. Od matelki. Dokładnie. Zaciąłeś się. No. Smażymy kiełbasę. Tak to ma firma Kospet u nas. Nie ma lipy. Ja myślę, że będę trzeba się dopłacić, kurwa, do tej roboty. No. Ale kiełbasę trafiliśmy elegancką. Tyle roboty zrobione, tak człowiek mam nie być głodny. Co to jeszcze parę korzeni tam zostało. Ile ty mówisz, że ile tu jest? Gdzieś 60? Konarów, tak? Konarów dzisiaj. Było karpi. Ja myślę, że gdzieś 15-20 zostało już. No tam takie, to jest blisko, to będziesz rzucał aż tam, nie? Na tą kupkę. Tak. Przejebane to z tymi wielkimi, nie? No ja tu nie dam rady podnieść. Przeważa mnie. Klocek bym musiał zapiąć, będą pisać komentarze, czemu klocka z tyłu nie masz. Nie zdążyłem zapiąć. Dobre, to tam pół biedy będą mieć, że te, że maszynę przeciążą. Tak? No. Ale im ślina teraz leci, co? No, na pewno. Niech żałują, kurde. Ale jakaś czarna się taka robi. Trzeba chyba wyciąć to słowo. Znaczy nie obrażając tam nikogo, nie? Kiełbasa prosto z, musiała być z pieca. Bo jest ciepła. No? Cieplutka była. Z wędzarni prosto. Ale piękna. Ty wiedziałeś, że ja tu przyjadę, jeszcze flachę wziąłeś tu człowieku. To dlatego zamówiłeś tą kiełbasę wcześniej. W ogóle jak cieknie z niej. No, elegancka. Nie jest tak jak ta śląska, to się co spadnie na ziemię, to jeszcze 5 razy podskakuje. Taka żelasta. Biedronkowa. Smażymy, kolejna porcja, kiełbaska. Mamy przydział na dwie, podobno, od szefa kuchni Marka. Mareczek by przyjechał, by też skonsumował. Może mu wyślę zdjęcie. To było wysłać jak pierwszą robiłeś, bo teraz jak wyślesz, to ty... Zrobię mu zdjęcie. Niech go soki trawienne zbawią tutaj. No, kiełbaska kolejna, elegancko, ketchup z kiełbaską. Kiełbaska.
Już po ognisku wszyscy się najedli i chłopaki poszli pracować. Przyprowadziłem. Ale miał z nim ciężko, co nie? No. Uwaga. Thank you.
macie i chłopaki się zwijają. No i co? Dzisiaj odcinek taki, korzenie wyrwane, firma Kosmet się postarała, a my będziemy działać tutaj, łupareczkę będziemy modyfikować. Będzie jakiś odcinek na pewno, jak będziemy modyfikować to. Na razie, widzimy się w kolejnym odcinku, cześć. Dają.